Czekaj, ja mam to, no, chodźcie. My w nich walimy, a w kaczą dupę. Oni już teraz to się boją. Niektórzy normalnie uciekają. Witam organizatorów Komisji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Solidarność w Przedsiębiorstwie Budowlano-Usługowym Domowym S.A. Rzecz Gorszy na czele z pracowników Związku Zawodowego Budowlani na czele z przewodniczącym Wacławem Brzezińskim. Witam podwykonawców z Wałbrzycha i okolic. Pozdrawiam życzliwych nam bydgoszczan. I witam serdecznie media. Wałbrzych, a tak dobrze. Celem demonstracji jest obrona praw i roszczeń pracowników przedsiębiorstwa budowlano-usługowego Budopol S.A. oraz podwykonawców na budowie Aquastrój. Pytam się dzisiaj, kiedy Budopol i podwykonawcy dostaną pieniądze za wykonaną pracę? Za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2012. Dzisiaj jest 1 lutego roku 2013. My, związkowcy z Budopolu z Bydgoszczy, upominamy się też o podwykonawców, o wasze pieniądze, które są bardzo ważne dla istnienia waszych przedsiębiorstw. Dlaczego firma Budopol nie dostała gwarancji zapłaty? Wynika to z nieudolności władz Wałbrzycha i spółki Aquastrój. Pracownicy pracując tracili siłę i zdrowie na budowie, o ironio losu, na budowie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquastrój. Stanowczo protestujemy w sprawie nieuregulowania płatności. Panie prezydencie, odwiedzam pan budowę, a co pan teraz wyprawia? Nie płaci pan za wykonaną pracę. Powtórzę jeszcze raz. Za wykonaną pracę. Pan i spółka otrzymujecie pieniądze. A my kiedy dostaniemy pieniądze? Oszuści! 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 Dzisiaj przyjechali pracownicy, którzy przepracowali po 30-40 lat w Budopolu. Różne koleje losu były w ciągu 60
dwóch lat istnienia przedsiębiorstwa budowlano-usługowego Budopol S.A. Ale to, co spotkało nas na budowie Aquastroj, przechodzi wszelkie ludzkie pojęcie. Władze miasta kompromitują się w oczach mieszkańców oraz firm pracujących w przebudowie Aquastroj. Swoją polityką zwiększają bezrobocie, z Polaków robią nędzarzy! Przedstawiciele pokrzywdzonych pracowników z Budopolu i podwykonawców. Apelujemy do prokuratury o szybkie i rzetelne przeprowadzenie śledztwa w sprawie oszustwa i rozliczenia inwestycji na budowie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquastroj w Łabrzychu. Nasze przedsiębiorstwo może poszczycić się 62-letnią tradycją i rzetelnym wykonywaniem zleconych robót. W Polsce jest bardzo mało firm, które by tak długo utrzymywały się na rynku. Budopol nigdy nie zalegał z płatnościami. W tym budynku, który znajduje się przed nami, w ratuszu pracują osoby odpowiedzialne za sytuację. Chcą zniszczyć, zatopić naszą firmę, podwykonawców, przyczynić się do nędzy naszych rodzin. My na to nie zgadzamy się! Oszukiwać budowlańców, doprowadzić do ruiny przedsiębiorstwa. Na to my, związkowcy, nigdy nie zgodzimy się. Nie chcemy być niewolnikami we własnym kraju rządzących przez radnych miasta Wałbrzycha. Wilk rasy Kilka podnieśli ich Kilku! Macie konkurencję dla nas. Robią wam zdjęcie. Snajperzy. Gdzie jest prezydent? 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 Zgromadzenia!
jak już zostało powiedziane, nieuregulowane należności przez spółkę AquaZdrój z tytułu wykonanych robót spowoduje jednocześnie niewypłacenie wynagrodzeń pracowników, których reprezentujemy! Za wykonaną pracę należy zapłacić, panie prezydencie Szałemej! Jesteśmy gotowi walczyć o swoje. W domu czekają na nas mężowie, żony i dzieci. Martwią się o jutro. Czy będą mieli za co kupić chleb, panie prezydencie Szałemiej? Użyję dalszych, daleko idących form protestu. Która rozpoczęła budowę w październiku w ubiegłym roku, w październiku 2011 roku zaczynała tutaj budowę, to myśleliśmy, że zrobimy dla Wałbrzycza piękną robotę, że będziecie mogli się aquapark używać sportowo. Teraz wyszło, że od lipca do września aquapark jako inwestor nie płaci nam żadnych pieniędzy. Przez to tutaj jesteśmy. Nie jesteśmy po to, żeby tutaj rozgrabiać, tylko jesteśmy po to, żeby się wspominać o nasze związkowe, ale przede wszystkim pracownicze prawa. Przeciwko wam tylko jesteśmy z wami, bo dla was budowaliśmy, tylko nie dostaliśmy pieniędzy. Dlatego tu jesteśmy, tak proszę się. Dziękuję bardzo. Należnych nam pieniędzy od zarządu spółki celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjne AquaZdrój spółka z o.o. Wałbrzych. Tak to jest, jak się chodzi na skróty. Chcę podziękować tak licznym mediom, które zainteresowały się protestem. Dziękujemy telewizji oraz telewizji tam i osobom, które zamieściły swoje opinie i komentarze. Dziękuję też za te nieliczne negatywne wypowiedzi. Zainteresowanie Wałbrzyszan świadczy, że znają i rozumieją sytuację na budowie AquaZdrój. Zaprosił ludzi w tej naszej sprawie.